Dzień dobry Państwu, Mafie Służby Loży, komentarz tygodnia TAK TV, Krzysztof Lechukrza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie, ale miejmy nadzieję, że wróci do częstszego komentowania oraz Krzysztof Dzierżanowski. Krzychu, no przechodzimy do wydarzenia, najgłośniejszego wydarzenia tygodnia, gwałtu w Rimini na parze Polaków. Proszę Krzychu, czy... Znaczy wiesz co, mnie troszkę mnie to dziwi, bo oczywiście te przestępstwo gwałtu, pobicia, terroru, jest to, no, jest to ciężki kaliber przestępstwa. Natomiast troszkę mnie zdziwiła reakcja, żywa reakcja polityków, z pierwszoligowych polityków. Dominik Tarczyński na przykład, taka wschodząca gwiazda Prawa i Sprawiedliwości, nawoływał do tego, żeby wysłać nasze jednostki specjalnej policji, które miałyby porwać tych murzynów, ich tutaj osądzić w Polsce. Patryk Jaki mówi, że poddać ich torturom, uśmiercić. Polscy publicyści też wychodzą ze skóry, niejako się nie dziwię, bo to jest rzeczywiście bulwersująca sprawa. Natomiast wydaje mi się, że jest to ten problem, jest tykany od tak zwanej dupy strony, za przeproszeniem. Ponieważ, przestępstwo gwałtu to jest obrzydliwe przestępstwo, jeszcze polegające na terroryzowaniu na całej tej otoczce. Natomiast te pomysły, te rozwiązania, które oni proponują, żeby porwać tych murzynów, żeby ich torturować, nie wiem, coś z nimi zrobić, to naprawdę nie spowoduje to, że polscy obywatele, że my Polacy będziemy bezpieczniejsi. To jest mój taki główny zarzut. Czyli uważasz, że to bardziej jest tak pod publiczkę, tak? Tak. Żeby... No i coś w tym jest, co mówisz. Na pewno to były opinie wypowiadane pod w stanie dużego wzburzenia emocjonalnego. No przyznam, że i też mi się to wzburzenie emocjonalne udzieliło. No straszna sprawa, naprawdę. Sprawa, która może bulwersować, przecież to straszne cierpienie zadane naszym rodakom, Polakom właśnie tam w Rimini. Co do właśnie wypowiedzi polityków, no powiem szczerze, że ja z grubsza się jakoś z nimi zgadzam, bo uważam, że polscy obywatele przynajmniej w teorii powinni mieć takie jakieś, powiedzmy, prawa jakieś powinny ich chronić, czy jakieś, nie wiem, samo to właśnie, co mówił Tarczyński, że jeżeli ktoś, jakiś obcokrajowiec ruszy Polaka, to powinien wiedzieć, że polskie państwo nie będzie się ociągać z wymierzeniem sprawiedliwości. Oczywiście takie plany, że powstanie jakaś służba tam cieni, która będzie porywać takich napastników, no to raczej tutaj jest teoria. No, ja na pewno się opowiadam za karą śmierci. Ale tak spróbujmy właśnie troszkę pownikać tą propozycję Dominika Tarczyńskiego. Czy sobie wyobrażamy, że nawet powstanie prężnie działająca, bardzo skuteczna służba cieni, która będzie się rozprawiała w sposób natychmiastowy, będzie wymierzała tą sprawiedliwość. Czy ci w dużej części analfabeci będą czytali polską prasę i będą ci uchodźcy z Afryki Północnej będą sobie zdawali sprawę, że my tutaj nie patyczkujemy się z przejawami... No tak, też prawda. No tu masz rację, że pewnie takie podstawy bezpieczeństwa Polaków w Europie leżą zupełnie gdzie indziej. Po prostu ja bym powiedział tak, chciałbym wrócić właśnie do apelu, który tutaj na łamach TAK TV też skierowaliśmy do Polaków, żeby po prostu ograniczyć te wycieczki turystyczne do gdzieś do Włoch, ogólnie za granicę. Włochy, kolebka cywilizacji łacińskiej. Kolebka cywilizacji, ale w tej chwili to jest praktycznie już chyba trzeci świat i widać, że skoro państwo włoskie nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa obywatelom. Ja bym tym torem właśnie poszedł. To trudno też mówić, żeby Polska za nich jakby robotę tutaj robiła, prawda? No właśnie, przepraszam, że się przerwę, ale uważam, że wchodzimy właśnie na ten tor, na którym chciałem się zatrzymać, że my nie powinniśmy się skupiać w tej chwili na tym, że będziemy wymierzać bezpośrednio sprawiedliwość na tych zwierzętach. Oczywiście, przepraszam za tak mocne słowa, bo to jest z ujmą dla zwierząt. Tak. My powinniśmy tutaj się spytać, towarzysze Włosi, wy tam burdel macie u siebie w kraju.
to wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy przybywają na waszym terytorium. To jest wasza jurysdykcja. No i widocznie może już nie zasługujecie na to, żeby zwać się miejscem ostoi białego człowieka. Może spytajcie się, poproście o pomoc, może Polaków, może my, kraje Europy Środkowej, jesteśmy w stanie was jakoś pokierować. Uważam, że w tą stronę powinna iść polska narracja polskich polityków, w stronę skierowanego jakiejś propozycji, ataku wręcz w stronę państwa włoskiego, a to, że my będziemy się w jakiś tam sposób porozprawiać z jakimiś rzezimieszkami, no to z tego nie ma sensu. Powiem tak, jeszcze wrócę do tego wątku tych wyjazdów turystycznych. Ja wiem, że Rimini to nie brzmi, znaczy odwrotnie, Władysławowo czy Międzyzdroje to nie brzmi jak Rimini. Może jak się wrzuci jakieś zdjęcia z plaży we Władysławowie, to będzie mniej lajków niż z jakiegoś tam Rimini we Włoszech czy z innych kurortów w Europie Zachodniej czy w Afryce Północnej. Ale no moim zdaniem to trzeba po prostu iść w tę stronę, że my powinniśmy przestać się jakby wstydzić chociażby tego, że się jedzie do Polski, gdzieś na polskie morze na wakacje, i powinniśmy dostrzec to, że tak jak już tutaj mówimy, że kraje Zachodu się zamieniają w trzeci świat, że te państwa po prostu nie potrafią zapewnić elementarnego bezpieczeństwa turystom. No tak, no ale Krzywo, no wiesz, no, niektórzy ludzie jednak lubią te ciepłe morza i ten krąg możliwości spędzania wakacji nad ciepłym morzem nam się już skurczył prawie że do stanu zerowego, no bo jak nie do Włoch nad Morze Śródziemne, to gdzie? No Chorwacja na przykład, no dla... No. Dla chcącego nic trudnego, tylko po prostu trzeba jakby, moim zdaniem, przeciwstawić się tym modom, które są takimi tendencjami, moim zdaniem, no, troszkę snobistycznymi. No. Ja bym powiedział, no, jest to znane przysłowie, cudze chwalicie, swego nie znacie, a sami nie wiecie, co posiadacie. Tak bym powiedział. Mhm. Natomiast jeszcze tu taki mój przytyk, na przykład do pana Patryka Jakiego. Ja lubię tego faceta, lubię za jego ekspresję, to, że facet ma dużo chęci. Natomiast, no, panie mistrze, skoro pan coś próbuje zaproponować, to złóżcie projekt przywracający karę śmierci. Zróbcie rozporządzenie tworzące jakieś więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie zdegenerowani przestępcy będą przychodzili piekło, podobne piekło, jakie gotowali swoim ofiarom. Ja na przykład bym czegoś takiego oczekiwał, czegoś namacalnego, a to jest tutaj te rozmowy do pokłosie po tej tragedii, to nic nie wnosi. Mieliśmy w okresie międzywojennym obóz do zmienienia Berezę Kartuską, którą prowadził taki sadysta Kostek Kacki. No i w zasadzie tam się nic takiego strasznego nie działo. Tam w sumie nie krajali ludzi, nie torturowali, ale ten sadysta potrafił tak stworzyć ten obóz, że tak się dał we znaki osadzonym, że naprawdę oni to bardzo źle wspominali. No tak jakaś prosta sprawa, że pozwalał im się na przykład wypróżniać raz dziennie i w ciągu 3 sekund musieli to robić. No, naprawdę jakimiś takimi, niekoniecznie jakimiś takimi sposobami, które by mroziły krew w żyła obrońcom praw człowieka. No tak, tylko trzeba powiedzieć, że w Berezie Kartuskiej siedzieli przeciwnicy polityczni oddelegowani tam z decyzją administracyjną. A tutaj mówimy o takich prawdziwych bestiach, także ja bym tylko właśnie nie zrównywał. Oczywiście, tylko w sensie mówię, że bez jakiegoś zderzenia z traktatami, które prawdopodobnie podpisaliśmy, bo tutaj nie wchodzę, że nie można wykonywać, w jakiś sposób pastwić się nad więźniami, to można tak zwanymi humanitarnymi sposobami dobrze obrzydzić im życie. Widzę na przykład tych gwałcicieli można powsadzać w celi z innymi więźniami, którzy w sposób nieformalny zrobią im z pupy lotnisko, tak? Więc, ja powiedział tak, że no, Patryka Jakiego akurat szanuję. Myślę, że to była też ważna deklaracja. No, przede wszystkim musi się zacząć od jakichś deklaracji. Jeżeli właśnie będziemy się bać w ogóle o tym mówić, bo to na początku ta poprawność polityczna tego tak oddziaływuje, no to z tego nic nie będzie. Chciałbym naprawdę, żeby polscy politycy, dzisiaj ten rząd,
okazał się rządem wielkiej wizji, wizji właśnie przywrócenia elementarnych zasad cywilizacji, w tym kary śmierci dla takich zwyrodnialców, dla takich skurwieli, po prostu trzeba tutaj nazwać rzeczy po imieniu, którzy dokonali tego bestialskiego przestępstwa na naszych rodakach. Ale co, byś się na przykład zasądził karę śmierci gwałcicielom? Uważam, że tak, w wyjątkowych przypadkach wyjątkowej brutalności trzeba taką karę orzekać i wykonywać. Trzeba powiedzieć, że w tej chwili wdziera się do Europy cywilizacja, która zupełnie inaczej postrzega w ogóle kobietę, stosunek do kobiety. Bo ktoś też może powiedzieć, że takie głosy są. Nie? Mówią, że w Polsce też są gwałty, bo tam niedawno też tam zgwałcili w Łodzi kogoś. No ale słuchajcie, u nas to jest jednak odstępstwo od normy. To jest coś, co społeczeństwo potępia. Tymczasem w tej jakby cywilizacji, czy można powiedzieć antycywilizacji, która się wdziera w tej chwili między innymi przez Morze Śródziemne do Europy, to po prostu biała kobieta, czy biała kobieta zwłaszcza, to jest traktowana jako zdobycz. Biały mężczyzna to jest traktowany jako frajer, którego można obrobić i pobić, tak jak to się stało właśnie tam w Rimini. I my musimy jakoś, jeżeli ma ta w ogóle cywilizacja łacińska, czy cywilizacja białego człowieka przetrwać, to musimy stać się liderem jednak pewnych odważnych zmian, które oczywiście będą krytykowane, no bo jeżeli Polska by zaczęła wprowadzać jakieś procedury prawne, które miałyby tutaj wprowadzić karę śmierci, no to wiadomo, że byłby jazgot nie mniejszy niż teraz, co się dzieje w Komisji Europejskiej. Ale jeżeli mamy być faktycznie ostoją konserwatyzmu, jakimś liderem, to nie możemy na to patrzeć, że gdzieś Berlin, czy Paryż, czy Rzym, czy ktokolwiek inny będzie nas krytykował i potępiał, bo my sami powinniśmy wiedzieć, co zrobić, żeby właśnie taką ostoją się stać, żeby w ogóle, żebyśmy przetrwali jako naród. No. Inaczej to cienko to widzę. Mm-hmm. No ale czy wierzysz, że Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło coś namacalnego? Bo ja mam jednak, uważam, że oni się boją, oni zachowują się w sposób kunktatorski. No i jakoś nie za bardzo mi się to widzi, że poza gadaniem, żeby ich było stać na jakieś namacalne rzeczy. No, choćby właśnie przywrócenie tej kary śmierci. No. Może masz rację, chciałbym, abyś się mylił, ale jednak realistycznie patrzysz na to z pewnością. Jest wiele zmiennych, które rząd musi niestety brać pod uwagę w tym, że wiele z elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, wiele Polaków niestety ma jakiś jeszcze sentyment w ogóle do tego, co mówią na Zachodzie, co mówią w Unii Europejskiej o nas. Być może musi nastąpić zmiana pokoleniowa i dopiero wtedy faktycznie do władzy dojdą ludzie odważni, ludzie, którzy nie będą się bać tutaj takich zdecydowanych zmian. Mhm. No mówisz, zmiana pokoleniowa, słuchaj, jesteśmy teraz, jesteśmy w środę, mamy dzisiaj sierpnia, czy 31? Mamy teraz na ulicy Jasnej przed Komisją Europejską w Warszawie będzie demonstracja, gdzie... Prawica Rzeczpospolita organizuje taką manifestację przeciwko dyktatowi Unii Europejskiej. Ta prawica Rzeczpospolitej widzę, że zaczyna być w coraz lepszej komitywie z Ruchem Narodowym. Czyli taki mariaż rutyny z młodością. No właśnie. Czy przewidujesz, że coś z tego będzie? Czy jedni i drudzy mogą sobie coś zaoferować? Czy to jest tylko takie taktyczne współdziałanie. Ciężko spekulować. No na pewno w tej chwili, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, to dominuje i te poglądy takie konserwatywno-prawicowe, dominuje PiS. I jeżeli taki sojusz taktyczny miałby jakoś działać, no to na pewno chodzi bardziej o takie organizacje, manifestacje, o takie sprawy tutaj oddolne, można powiedzieć, na ulicy. A jeśli chodzi o jakiś poważniejszy projekt polityczny, no to ciężko tak spekulować. No myślę, że na razie, póki jest Jarosław Kaczyński czynny w polskiej polityce, to takie inicjatywy mogą jakąś rolę grać, ale to nie będzie na pewno rola głównego rozgrywającego, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Na pewno dobrze, że jest taka inicjatywa, no bo pokolenia muszą właśnie ze sobą dialogować, jakoś ze sobą współpracować. I dzisiaj na pewno jest to zgromadzenie, demonstracja w słusznej sprawie. Oby było więcej takich demonstracji, bo nie możemy pozwolić, nie? Żeby tutaj Unia Europejska nam narzucała. I to jest w ogóle śmieszne, jeżeli tutaj mogę do tego nawiązać, że
Europa po prostu, można powiedzieć, płonie, są zamachy. Są, czasem to są takie czyny kryminalne, nie wiadomo, czy to zamach, czy to czyn kryminalny. Przecież radykalnie wzrasta przestępczość w Europie. A tymczasem no, tutaj Polska jest takim chłopcem do bicia i tematem zastępczym. Bo wracając właśnie do tego gwałtu w Rimini, okazuje się, że ta horda tych zwierząt to nie był ich jednorazowy wyskok. Oni tam dokonali tych przestępstw, zgłosili jakiegoś transseksualistę. No, widać, że tam przetaczali się w lewo i na prawo, jakoś tak samopas. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w dzisiejszych czasach, na przykład w Polsce, była jakaś grupa przestępców, którzy by chodzili po mieście i tutaj robili co chcieli. No bo za chwilę by dostali w łeb, jak nie od policji, to od jakichś prawilniaków. I by się skończyło podskakiwanie. I ja się zastanawiam, co tam się naprawdę w tych Włoszech dzieje, skoro jest przyzwolenie na coś takiego. No chyba jest anarchia kompletna, związana właśnie z napływem tej ludności z północnej Afryki, głównie z Libii i z krajów ościennych. Też są sygnały, że Włosi po prostu zaczynają też spoglądać w kierunku mafii, że chcą, żeby mafia włoska zaprowadziła porządek. Słuchajcie, to jest w ogóle śmieszne, ponieważ tak naprawdę to mafia macza palce. No, ona z tego się utrzymuje, że mafia stworzyła problem, czyli zajmowała się transportem tych nachodźców, a teraz mafia będzie rozwiązywała problem, czyli sama stworzyła. Podobnie do socjalistów, że socjaliści też tworzą problemy, które później bohatersko rozwiązują, więc można powiedzieć, że socjalizm z to tym, też mafia. Z tym, że mafia jest bardziej skuteczna, jeśli im się dobrze posmaruje, dostaną dobre dotacje z Unii Europejskiej, które przewyższą przemyt ludzi. Chciałem zwrócić na jedną uwagę, na jedną rzecz uwagę, że pojawiają się też wypowiedzi takich lewaków, czy to nie wiem, czy to uchodźców, czy lewaków, też bulwersujące i potwierdzające to, co mówiłem o tej mentalności. Przecież niejaki Abid Yi, czy Ye, nie wiem jak to się czyta, pochodzenia z pewnością jakiegoś tam arabskiego, pracownik ośrodka dla uchodźców, zdaje się też, że były uchodźca, powiedział, że komentując te sprawy w Rimini, że kobiety tak naprawdę lubią gwałt, tylko na początku troszkę stawiają opór, ale ogólnie to im to sprawia przyjemność. To są po prostu skandaliczne, zupełne, nie ma na to cenzuralnych słów i to po prostu jest... Gdyby ktoś, no. Bulwersuje, to oczywiście spotkało się z krytyką, tak, ale myślę, że właśnie dzisiaj takie wypowiedzi są bliższe mentalności, wreszcie jestem o tym przekonany, tych ludzi, którzy najeżdżają Europę. Oczywiście też są wypowiedzi na przykład pani, która jest przewodniczącą partii takiej narodowej, włoskiej, Bracia Włosi, powiedziała, że ci przestępcy są robakami. Za to na przykład ją też spotka krytyka w tych lewicowych jakichś tam ośrodków. Także no mamy niesłychaną wojnę ideologiczną, nie, w Europie i co jest najgorsze, że zwykli ludzie po prostu na tym cierpią, bo ci, którzy te ideologie nam sączą do głów, którzy na przykład pracują jako propagandyści zwani dla zmylenia przeciwnika dziennikarzami, to oni mają, wiesz, jakieś strzeżone plaże dla siebie i strzeżone wille, tam sobie mieszkają, im nic nie zagraża, a zwykli ludzie po prostu dzisiaj cierpią dlatego, że taka, a nie inna ideologia multikulturalizmu wpuściła bydło, z całym szacunkiem dla bydła i dla zwierząt, bo nie ma jakiegoś określenia cenzuralnego na to, żeby opisać tych ludzi, którzy dokonują takich rzeczy. Mm-hmm. No to jeszcze myślę, że na zakończenie możemy zahaczyć problem geopolityki. Korea Północna wystrzeliła rakietę, która przeleciała nad Japonią. No i tutaj komentatorzy mają najróżniejsze opinie, że to już jest, czy to już Japończycy prawie że się już pakują i wyprowadzają się na Antarktydę. Tutaj, że już trzecia wojna światowa nadchodzi po raz enty. Jak byś zinterpretował to wydarzenie? Ja bym przede wszystkim spoglądał na to, co się dzieje w USA, bo to wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych, czy będzie wojna w Korei. Nikt inny tutaj nie ma chyba tyle do powiedzenia. No może Chiny, którym oczywiście nie zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone powiększały swoje wpływy. Przede wszystkim tutaj jest sprawa Donalda Trumpa ważna, który jest coraz bardziej otaczany przez partię wojny, tak zwaną przez partię neokonserwatystów. Już praktycznie ci doradcy, którzy byli z takiego stronnictwa antywojennego, izolacjonistycznego, zostali zwolnieni. Trump w tej chwili, nie wiem, bardzo trudna jest jego sytuacja. Też myślę, że ważnym sygnałem jest powiększenie kontyngentu w Afganistanie.
właśnie przez Donalda Trumpa, czyli decyzja, która na pewno podoba się Johnowi McCainowi i innym tutaj neokonserwatystom. Więc sytuacja w Korei, myślę, będzie od tego trzeba zacząć, co siedzi tak naprawdę w głowie Trumpa i jak on jest w tej chwili, na ile on jest osaczony i kontrolowany przez partię wojny, przez Deep State tak zwane w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Krzychu, to co, chyba na tyle i zbieramy się na demonstrację. Idziemy pokrzyczeć, idziemy wznieść hasła. Coś nagrywamy. Coś może nagrać właśnie. To do widzenia. Trzymajcie się cieplutko, jak mówił taki jakiś zomowiec, który tam groził Kaczyńskiemu. No, wielu jest. Lubię te pożegnania się. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję bardzo. W każdym razie, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.